Witajcie, dawno Star Wars na kanale nie było, a wy lubicie tą serię, także zapraszam was do obejrzenia recenzji zestawu 75798 Tatooine, czyli Battle Packu z LEGO Star Wars na zimę 2018. Składa się on z 97 elementów, w tym 4 minifigurek. Cena katalogowa to 59 zł i 99 groszy. Zaczniemy od minifigurek. Tusken, czyli Człowiek Pustyni. Postać debiutująca w pierwszym filmie z uniwersum Star Wars, czyli Nowej Nadziei, epizodzie 4. Dostał on broń. Jeśli chodzi o jego wygląd, bardzo mi się podoba, szczególnie główka. Wydaje mi się, że został on wykonany z wielką dbałością o detale. Warto sobie kupić ten zestaw, szczególnie ze względu na tą minifigurkę. Minifigurka droida. Tak się ona prezentuje. Jest on bardzo podobny do Artuditu. Jeśli chodzi o wygląd, bardzo mi się podobają te nadruki, piękne detale i właściwie ciekawa jest ta konstrukcja, z którą rzeczywiście miałam do czynienia. Połączenie tej części z tą za pomocą technik, przez co akurat może on ruszać swoimi kończynami. Utini! Utini! Jeden Jaff to za mało, potrzeba dwóch. Właśnie dlatego dostaliśmy aż dwie minifigurki tych postaci. Obie zostały do rączek blastery z niebieskimi nabojami. Ich nadruki są jednak zupełnie inne. Mimo że można było się spodziewać, że mają takie same stroje, jedynie kapturki i główki są takie same, a stroje są inne. Co mnie cieszy, gdyż różnorodność u minifigurek LEGO jest bardzo ważna. Model główny jest to pojazd serwisowy, posiadający dźwig, dzięki któremu możemy unosić na różne wysokości droida. Jest tutaj dosyć sporo miejsca na wszystkie cztery minifigurki. Jeśli nie macie co zrobić z zestawem i musi on kisić na półce, to możecie wszystkie minifigurki tutaj włożyć i bez problemu zajmie to mniej miejsca. Pojazd niestety nie ma żadnych gąsienic ani kół. Trzyma się właściwie tak pionowo, poziomo. Ma on oczywiście dwa blastery, żeby mu strzelać. To może ja wam zaprezentuję, jak tutaj zamocować androida. Droid trzyma się dosyć stabilnie na różnych wysokościach. Można go podnosić, bawić się nim, a także ustawić tutaj, że wraca na swoje miejsce. Nie, tak. O, już jest dobrze. Czy warto sobie kupić ten zestaw? Moim zdaniem tak, mimo że konstrukcja może nie zadowala tak do końca. Ciekawa jest funkcja dźwigu, jednak wydaje mi się, że to nie jest wszystko, na co LEGO stać. Jednak tutaj główną rolę grają minifigurki. 15 zł za minifigurkę plus jeszcze gratis są elementy, to moim zdaniem byłaby bardzo dobra okazja. Także jeśli jesteście fanami Star Wars i chcielibyście odgrywać scenki z 4 epizodu Nowej Nadziei, to proszę bardzo, zapraszam do zakupu. Polecam wam ten zestaw, szczególnie przez te 3-4 genialne minifigurki. Pa!